Cześć, ja się z tej strony Marcin, już po raz kolejny na moim kanale. Dawno dość filmu nie było, to prawda. Aczkolwiek no niestety nie mogłem się zabrać, strasznie sporo miałem do zrobienia. W sumie dalej mam, więc nie wiem jak jest najdłuższy czas na ten film, ale znalazłem fajnie. Jedyne co jest minusem to to, że mi pogoda nie dopisała, więc to niestety w montażu pewnie będę musiał jakoś rozjaśnić ten film. Aczkolwiek mam dzisiaj dla was parę ciekawych paczek. Jedną kreskową i dwie komiksowe, więc co, po prostu paczki są naprawdę srogie, ta kreskowa to w ogóle jest naprawdę, co się tam znajduje jest jeden z moich ulubionych zestawów ze Star Wars, bo już mogę wam tutaj zaspoilerować koszulką, którą po prostu znalazłem dzisiaj w szafie, nie wiem nawet kiedy ją kupiłem, aczkolwiek znalazłem, że tutaj jest Star Warsowa, a tutaj jeszcze wam nie będę zdradzał, bo też są bardzo ciekawe tytuły komiksów, więc co. Puszczamy intro i przenosimy się na nasze białe tło, naszego white screena, po prostu do otwierania, recenzowania i tyle w sumie. Dobra, więc co, puszczamy intro i się zabieramy za otwieranie. No dobra, więc tak, intro zobaczyliście, to co? Może najpierw zacznijmy od paczki tej na samej dole, ponieważ mam ją chyba najdłużej już, od w sumie jakiegoś miesiąca. Tutaj się oczywiście znajduje jakiś komiks, już nawet nie pamiętam, który. Więc co? Chyba zaczynam po prostu otwierać. Nie lubię takich paczek, bo w sumie nigdy nie wiem, jak się za nie zabrać. Nie wiem, czy to jest w ogóle potrzebny nożyk. Czy nie, nawet na pewno jest, ale w sumie chyba nie tak bardzo jak tych, które mam no za chwilkę tam tutaj przedstawię. Dobra, może nawet nie pójdzie tak źle jak mi się wydawało, czy może pójść. Myślę, że tylko tak trochę to naruszymy, aż tło mi się naruszyło. I resztę już zrobimy siłowo. Dobra, teraz wyciągnę z tego czarnej folii. No, myślę, że folią to można nazwać. O, się rozleciało. Dobra, już pamiętam co to jest. A jest to komiks oczywiście z serii. Oj, a cię aż w lampkę walnął. Z serii super wielka kolekcja komiksów Marvela. Jest to pierwsze pojawienie się Doktora Dooma na kartach komiksów. Więc jest to naprawdę świetny komiks. Ostatnio, ale mi się zabrudziło. Kiedyś bardzo często na niego polowałem i bardzo często mi w ostatniej chwili umykał, aż w końcu w przystępnej cenie, bo chyba 50 zł za niego zapłaciłem, do mnie właśnie dotarł. Naprawdę świetny komiks. Ma jakąś nazwę? Tak, Sądny Dzień, więc jest naprawdę fajnie. Naprawdę na pewno sobie przeczytam. I po prostu już się nie mogę doczekać. Bo jest to serio ciekawa historia, a przynajmniej tak mi się wydaje. Jak słyszałem recenzję tego komiksu, to naprawdę fajnie powinno się go czytać. Rysunki też, te takie jeszcze stare, takie fajne. Lubię tą kreseczkę, więc na pewno za niedługo zacznę go czytać. W sumie nie wiem, czy to mogę odłożyć tutaj. A my teraz przejdziemy do drugiego komiksu. Jest naprawdę świetny komiks. Ostatnio w ogóle się dowiedziałem, że była taka seria tych komiksów. I sobie jeden zakupiłem. Jest... A w sumie zaraz wam powiem, to jest jakaś fakturka, to sobie wyciągnę. Zapakowana. To może tak zrobię. O, będziecie już pewnie widzieć. O! Dobra,
sumie nie. Dziwnie to jest zapakowane. Ale może po prostu... Tak. To jest to. Ostatnio też znalazłem to na licytacji za bodajże 70 zł. Niedawno się dowiedziałem, że w ogóle była seria komiksów The Walking Dead. I jako wielki fan serialu, który no niestety już się skończył w ubiegłą niedzielę, tam był 24 odcinek 11 sezonu. Napiszcie w ogóle, czy oglądaliście, czy się cieszycie z tego, że serial się skończył. No ja się nie cieszę, bo jak mówię, oglądałem go od naprawdę wielu, wielu lat i smutno mi, że się skończył, a finał mnie rozczarował, więc... Więc no, zakupiłem sobie taki oto komiks. Fajnie, fajnie. Fajnie, że są te takie rysunki tutaj czarno-białe. Te komiksy, bodajże pierwszy komiks był wydany w 2005 roku? Coś takiego, bo na pewno był przed serialem, bo na ten serial się na tym komiksie wzorował. W sensie ogólnie na serii komiksów, bo seria chyba dalej trwa. I po prostu... No... Nie wygląda na to, by się skończyła. Dawno się nie skończy, ale na razie seria komiksów ma się dobrze z tego, co widziałem, więc... Na pewno jak sobie ten tomik przeczytam, to będę polował na kolejne. Tak jak mówię, jestem wielkim fanem serialu. A komiksy z tego, co słyszałem, się bardzo, bardzo różnią od serialu. Więc no na pewno będę czytał. Też tutaj sobie dam. No i przechodzimy do tego, na co myślę wszyscy czekają, czyli do klocków. Jest tutaj naprawdę świetny secik. Secik, który w sumie już kiedyś miałem, ale go sprzedałem. Bez figurek. I bardzo myślę, że go właśnie odkupiłem, ale na 100% tak nie jest. Jak się za to zabrać, to odpięk się zabiorę. Jest naprawdę jeden z moich ulubionych secików ze LEGO Star Wars, wydawanych w 2014 roku. W 14. Na pewno w 14. Chyba był 14. Myślę, że parę z was może już się domyśleć. To jest za secik. Kupiłem go też w przystępnej cenie, bo bodajże za jakieś 8 dyszek chyba był. Na OLX-ie, więc... Mam nadzieję, że przywieźli mi to, co mi obiecali, ale... A, w pierdolę siłowo to zrobię, to co, muszę z tym pudełkiem jakoś bawić. Dobra, zobaczmy, to będzie jakoś zapakowane w jakieś woreczki. Instrukcję tego seciku mam. Instrukcji tutaj wnieść nie obiecali. Ale to jest... Tak, to jest ten secik. Nie, też przynieśli instrukcję. Jest to oto ten secik 75041, rok 2014. Taki oto droid set. Jest on chyba bez figurek, ale na szczęście ja też sprzedawałem bez figurek, więc figurki myślę wam poskładam. I za parę tygodni, jak nie za tydzień, powinna być recenzja tego seciku. Ostatnio właśnie, no smutno mi było, że sam secik sprzedałem i zacząłem go szukać w przystępnej cenie. No i znalazłem. Trudno było, ale znalazłem. Naprawdę secik jest niesamowity. Ten mam nawet chyba podział na woreczki. To jest pierwszy, to jest drugi. Instrukcja widać już, że ma swoje lata. Naklejki. O! To jest piękne. Myślę, że wszystkie zestawy, nie licząc tego, i tego, i tego, miały. I żaden mi nie został, bo wszystkie albo rozebrałem, albo posprzedawałem, jak nie miałem już fazy. I teraz jest mi z tym smutno. Może kiedyś już je wszystkie odkupię od kogoś. Może nawet napiszę do osoby, do której... Chociaż nie mam już chyba numeru, który sprzedałem. Nie wiem. Ale no smutno mi się zrobiło i po prostu musiałem ten secik znów poskładać, bo jednak jest on naprawdę genialny. No i w sumie to tyle. Tak oto wygląda mój haul, to co po prostu zakupiłem. I myślę, że naprawdę solidne rzeczy. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał.
Ogólnie teraz nie wiem, kiedy będę odcinki wrzucał. No, dalej będę się starał robić albo niedziela, albo poniedziałek, albo ta sobota. Chociaż ostatnio nie najlepiej mi to wychodzi. I no, patrząc na mój harmonogram szkolny, jakby to powiedzieć, czas mam bardzo ograniczony, ponieważ za dużo się tych rzeczy zrobiło. Mimo wszystko dalej będę się starał jakoś znajdować czas i te filmy dla was kręcić, bo naprawdę uwielbiam to robić. Więc się spodziewajcie dalej filmów w przerwach, może maksimum tych 2 tygodnie, zobaczymy. Aczkolwiek z kręcenia nie rezygnuję, więc fajnie. Dobra, zachęcam was bardzo do zasubskrybowania kanału oraz zadania apeczki w górę, pisania, rzucić w komentarzy. Trzymajcie się, miłego tygodnia i...